Tworząc program Helping Hand, mieliśmy przede wszystkim na uwadze to, żeby nasi użytkownicy otrzymali psychoedukację i żeby tą psychoedukację dostarczyć w bardzo prosty sposób, jasny, z konkretnymi wskazówkami i z wieloma poradami. I ten dobrostan, który osiągamy, to jest taki stan optimum. To nie jest ani stan szczęścia, ani nic takiego, co trwa wiecznie i nieustająco, ale to jest taki stan, który jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki, i tutaj jest ważne, żeby o tym wiedzieć, swojej pracy. Bo to nie jest coś, co my dostajemy na starcie. Czyli cztery kroki. Krok pierwszy, psychoedukacja. Psychoedukacja jako taka podstawowa forma, pierwsza. My mówimy o tym, że to już jest interwencja psychologiczna. Dlatego, że jeśli zaczynamy od psychoedukacji, czyli zaczynamy od świadomości, od czegoś takiego, co my nazywamy takim wstępnym wglądem, że zaczynamy rozumieć poprzez psychoedukację, co się dzieje, gdzie jest u mnie okej, gdzie być może nad czym należałoby poprawić, być może lepiej rozumiem, jak funkcjonują inni ludzie. Więc psychoedukacja jest takim bardzo ważnym elementem na drodze do dobrostanu w istocie rzeczy. I dostarczamy ją przede wszystkim na dwa sposoby. To jest pierwsze, to są materiały wideo. Mhm. To jest ten content, o którym powiedziałam, gdzie mamy bardzo dużo filmów edukacyjnych, prostym językiem mówionych, co ważne. I druga rzecz to są artykuły. Artykuły z case'ami, z omawianymi przypadkami i praktycznymi wskazówkami, jak sobie z ewentualnymi trudnościami radzić. Krok drugi, rozwój osobisty. Rozwój osobisty jako ciąg dalszy, implikacja psychoedukacji. I tutaj jeszcze myślimy o tym, że dostarczamy konkretnych narzędzi do radzenia sobie, konkretnych narzędzi do rozwiązywania problemów. I te narzędzia, które wykorzystujemy, to są przede wszystkim webinary, to są warsztaty, ale też część rozwoju osobistego jest przez nas realizowana w materiałach wideo, za pośrednictwem materiałów wideo, w których też można znaleźć bardzo dużo takich praktycznych wskazówek. No i krok trzeci to są konsultacje. Konsultacje, interaktywne spotkania z naszymi ekspertami. W ramach dostępu mamy ponad 20 godzin spotkań, gdzie można online porozmawiać z terapeutą, czy to na czacie, czy zadać pytanie i otrzymać konkretną odpowiedź. I to też jest bardzo dobra okazja, żeby sprawdzić, czy to, co nas może zaniepokoiło, to jest jakiś problem, trudność, czy warto ją skonsultować, czy też na przykład warto jeszcze zobaczyć jakiś materiał edukacyjny, albo na przykład skorzystać z warsztatu. I krok czwarty, psychoterapia. Psychoterapia online, taką oferujemy. Psychoterapia jest niczym innym jak metodą leczenia, której celem jest dokonanie zmian. Tak naprawdę chodzi o to, żeby osiągnąć pewne optimum do funkcjonowania w życiu. Jeśli chodzi o psychoterapię, mamy ponad 100 psychoterapeutów i to właśnie oni wspierają naszych użytkowników w radzeniu sobie z trudnościami. W Helping Hand holistycznie patrzymy na zdrowie psychiczne człowieka, dlatego nasza platforma dostarcza kompleksowe wsparcie psychologiczne.